No cześć dziewczyny, co jest grane? Co wy się tak uśmiechacie? No Kaśka, no mów. No ale o czym? Co wam mam mówić? No opowiadaj. Jaki jest Tomas? A, o to wam chodzi. O mojego kolegę z Paryża. No tak, przecież pisałaś wieczorem, że przyleciał on zamiast twojej cioci. No dalej. Kasia, czemu ty jesteś taka czerwona? Kasia, a skąd te wypieki? Kasia, czy ty? Ty się zakochałaś w Tomasie? Ty się rumienisz, gdy o nim myślisz. Ty chyba jesteś szczęśliwa, że to właśnie on przyleciał, a nie ciocia. No właśnie, dziewczyny, nikomu nie mówcie. Ale w tym jest cały problem. Spędziłam z nim wspaniały czas we Francji. Kasia, skup się, bo język ci się plącze. Nie no, Kasia, a co z Patrykiem? No nie wiem, nie mam pojęcia. Przecież nie mogę mieć dwóch chłopaków naraz. Tragedia. No ale mój drogi chłopcze, jesteś przekonany, że na pewno chcesz chodzić do nas do szkoły? Tak, jestem pewien. Nie cofnę już tej decyzji. Przyniosłem moje ostatnie zaliczenia semestru i sprawdziany. Oczywiście z francuskiej, paryskiej szkoły. Ja nie mam czego tu oglądać. Ty jesteś idealnym uczniem i taki uczeń jest nam potrzebny w szkole. Ale czy jesteś pewien, że chcesz opuścić Paryż i zostać tutaj u nas w Polsce? Oui, tak, proszę pana. Tutaj będzie mi zdecydowanie lepiej. A zatem oficjalnie ogłaszam, że jesteś uczniem naszej szkoły. Gratulacje. Ja się cieszę, ty jesteś zadowolony, więc chyba idealnie. Lekcje zaczynasz już od teraz. Dziękuję. No i dziękuję, że pozwolił mi pan chodzić do tej konkretnej jednej klasy. To Tomas? Co ty tutaj robisz? Dlaczego przyszedłeś za mną do szkoły? Umówiliśmy się dopiero później, po południu. Tak się składa, że to też jest teraz moja szkoła. Co? Jak ty to zrobiłeś? Normalnie. Na jakiś czas przyniosłem się tutaj. Zobaczę, jak mi się spodoba. Chciałabym być bliżej ciebie, Kasiu. Nie odpuszczę. Nie, to uczucie jest zbyt silne. Ja zrobię wszystko, żeby być bliżej ciebie. Zostawiłem papiery, zostałem przyjęty, więc już jestem. A co najlepsze, jestem w twojej klasie, Kasiu. Teraz już zawsze będziemy przez całe dnie razem, ty i ja. A teraz przepraszam cię, ale... No chodź, idziemy na lekcję. Co tu jest grane? Jakim cudem? Z jednej strony się cieszę, to jest wspaniała wiadomość. Tomas w szkole. Wspaniale, będziemy blisko. Ale z drugiej strony, no nie... Przecież to jest katastrofa. Kaśka, czekaj, no nie idź tak szybko. O, Patryk, co jest grane, co chcesz? No jak to co? Skąd ty znasz tego nowego chłopaka, co? On ledwo się pojawił u nas w szkole, a już z nim dyskutowałaś przez całą przerwę. A, wiesz co, nie znam go. Nie no, skąd bym miała go znać? Przecież tak jak mówiłeś, jest nowy. Nie mam pojęcia, jak ma na imię. No to o czym gadaliście? Kaśka, co on od ciebie coś chce? Nie no, jest nowy właśnie, to dlatego pytał się co, gdzie i jak. Chyba będzie z nami w klasie. O, fajnie, to jest chłopak z innego kraju. Wow, bonjour, oui, z Francji, zupełnie jak twoja ciocia. O, dziwny zbieg okoliczności, co nie, Kaśka? No chodź, pewnie się z nim dogadasz. Pewnie się z nim dogadam. No jasne, że się dogadam. Kasia, ta wasza szkoła jest super. Kasia, przedmioty genialne, zupełnie inaczej niż u nas. No i poznawanie kultury polskiej na języku polskim jest genialne. Naprawdę podoba ci się? To super. Kasia, a powiedz mi, po lekcjach się spotkamy? Pójdziesz ze mną zapisać się do szkolnej drużyny piłkarskiej? No co ty, chcesz grać w piłkę nożną? Komu ty w ogóle będziesz kibicować? Francji czy Polsce teraz, jak będą grali mecz? No nie wiem, chyba obu drużynom. Wow, Kasia, i wy macie nawet tutaj pyszne bagietki. No, no właśnie chciałam ci powiedzieć, te bagietki smakują jak te u was w paryskiej szkole, pychota, prawda? O, znowu wspomnienia wróciły, ale to jest dobre. Masz rację, Kasia. Tam było świetnie, gdy byłaś obok mnie. Ale gdy wyjechałaś, to czułem się strasznie. Ale teraz na nowo odżyłem. Oui, kocham świat, kocham życie. Kocham ciebie, Kasiu. Chyba nie powinnam tego słyszeć. Ja tu tylko sprzedaję kanapki. W francuskie klimaty może jeszcze mają ochotę na
francuskiego croissanta. Kasia, czy ona zerwała z Patrykiem? Ej, wy zakochani, francuska para, łapcie to, francuskie croissanty, specjalnie dla was. Ej, jacy tam zakochani, my po prostu lubimy ze sobą spędzać czas. A te croissanty jakie są dobre, o rany. Gdy je jem i zamykam oczy, to mam wrażenie, że widzę wieżę Eiffla, widzę Paryż, francuskie uliczki, tę modę. Oj, Kasiu, nie smuć się. Na pewno jeszcze tam wrócimy. Oui, oui. Oby to się spełniło. Sorry, chłopaki. Sorry, że przeszkadzam, ale widzieliście gdzieś Kasię? Nie, stary, my tu gramy. Dołączasz? Brakuje nam jednego. Nie, teraz nie mogę. Może za kilka minut. No, szukam wszędzie Kasi. Na pewno jej tutaj nie było? Nie, no nie widziałem, no. Zawsze do nas przychodzi się przywitać. Dzisiaj jej tu nie było. O, stój, stój, Gośka, Gośka. Pewnie ty wiesz, gdzie jest Kasia. O, masz frisbee. Pewnie idziesz z nią zagrać. Kasia? Nie, nie mam pojęcia, gdzie jest Kasia. Tak, to z kim będziesz grała we frisbee? Sama ze sobą? O, zobacz tak. Z ręki do ręki będę rzucać. O, a jak mi spadnie, to pobiegnę po to i przyniosę. Głupszej rzeczy nie słyszałem. Ale to ta zawsze masz jakieś dziwne pomysły. Ups. Ale wtopa, ale nie pisnęłam ani słówka. Kaśka prosiła, abym nie mówiła, że ona jest tutaj w parku z Tomasem. O nie, coś czuję, że to będą problemy. Kasia, Kasia, gdzie ty jesteś? O, siema, Adela. No, cześć, Patryk. Bułka, rogalik, sałatka, na co masz ochotę? W sumie to na nic. Ty widziałaś tutaj Kaśkę? No była przed chwilą, chyba się z nią minąłeś. Wzięła dwie kanapki i dwa croissanty. Dwie? Po co po dwie sztuki? No była z Tomasem. Ostatnio ciągle się z nim buja. Nie wiem, o co chodzi, ale chyba chłopak za nią ciągle łazi. Co to ma znaczyć? No nie, no nie wierzę. Ja myślałem, że Kaśka już pobiegła do domu, do swojej ciotki. Co jest grane? No nie wiem, weź ją zapytaj. Stali tutaj, gadali, tak blisko siebie. Nie chcę nic mówić, ale nie wyglądało to zbyt dobrze. Kaśka, noż tyś ty oszalała? O co ci chodzi, Gośka? No chodzisz z głową w chmurach, wiecznie zakochana, uśmiechnięta, a Patryk co? Chodzi i cię wszędzie szuka. Patryk? Rany boskie, zapomniałam kompletnie o nim. No nic się nie ma co dziwić, skoro ciągle chodzisz z Tomasem. Dziewczyno, weź się w końcu zdecyduj, bo albo jednemu, albo drugiemu złamiesz serce. Teraz tu już nie ma odwrotu. No z kim chcesz być? Z Polakiem czy z Francuzem? Z Patrykiem czy z Tomasem? No weź się zdecyduj, dziewczyno, tak nie można. Ale ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia. Nie wiem, co mam zrobić. To wcale nie jest takie łatwe. Ja naprawdę ich obu lubię. Co ja mam zrobić? Kasia? Kasia, kochanie, dlaczego ty płaczesz? A, bo mam dzisiaj zły humor, wiesz? Jeszcze dodatkowo przed chwilą się przewróciłam, boli mnie ręka. Ojej, kochana, to może pojedziemy do szpitala, albo chociaż do przychodni. Nie, nie trzeba, nie trzeba. Po prostu mam jakiś zły dzień. Chciałam sobie w samotności popłakać. Samotności? To mam sobie pójść? No, nie obrazisz się, ale chciałabym zostać sama, chociaż przez chwilę. No chwilę, no naprawdę, później się zobaczymy. Nie no, spoko, a będziesz w domu czy gdzie? Będziesz pewnie w domu z ciocią z Paryża, tak? Może w końcu uda mi się ją poznać. Może ona ci poprawi humor. Tak, ciocia, której nie ma. Tak, poprawi mi humor. Co ja mam zrobić? Po co ten Tomas przyleciał? To wszystko komplikuje. Ale z drugiej strony tak za nim tęskniłam. Nie no... Idę do domu. Może jak kupię Kasi kwiaty i jej ulubione czekoladki, to się rozchmurzy. Tak, to jest świetny pomysł. Ach, kompletnie zapomniałem powiedzieć Kasi, że umówiłem dzisiaj stolik w super francuskiej restauracji, którą tutaj znalazłem. O nie. Nie spisałem jeszcze do niej numeru telefonu, tego polskiego. No dobra, idę jej to powiedzieć. Mamo, idę do toalety, zaraz przyjdę na obiad. Dobrze, kochanie, a niech to. Akurat ktoś dzwoni do drzwi, no co jest grane? Już idę, otwieram. O, niech pani nie biegnie, niech pani się oszczędza. Ach, to ty, Patryk, już cię poznałam po głosie. O, jakie piękne kwiatki. O tak, oj, tak mi przykro, mogłem wziąć jeszcze jeden bukiet dla pani... Ale te akurat są dla Kasi.
Gdzie jest Kasia? Kasia jest w toalecie. Wiesz co, powiem jej, aby się pośpieszyła. Ojej, jeszcze tak dobrze, wi-wi, nie znam tego miasta. Mam nadzieję, że nie pomyliłem adresu. Do Kasi to było w tę stronę. O, tak, dobrze pamiętam, to są jej drzwi. Ojej, dzwonek do drzwi. Patryk, jakbyś był taki miły, to otwórz. Już się robi, niech pani się tu nie śpieszy. Co jest grane? Tomas? Co ty tutaj robisz? O, ty jesteś Patryk. Ja, wi-wi, przyszedłem do Kasi. Tak się składa, że to ja jestem u Kasi. Co ty tutaj robisz, stary? No, nie wiem jak ty, ale wi-wi, ja chciałem jej powiedzieć, że wieczorem zapraszam ją na kolację. Jak to zapraszasz na kolację moją dziewczynę? Jak to twoją dziewczynę? To jest moja dziewczyna. Przyleciałem specjalnie dla niej z Francji. Jak to przyleciałeś? Przylecieć to miała ciotka. Ciocia nie przyleciała, ja przyleciałem. Kasia to moja dziewczyna. No chyba już nie, bo ze mną jest od niedawna. No a ze mną jest od dawna. Nie przypominam sobie, żeby coś się zmieniło. Stary, nie wiem o co chodzi, ale... Wi-wi, spływaj stąd. Kasia jest teraz ze mną. O rany, mamo, co się tam dzieje? Co to za krzyki? Co to za awantura na korytarzu? Prosiłam cię, abyś załatwiła tę sprawę. Mówiłam ci, że dwóch chłopców nie da się kochać naraz, a teraz tam jest Patryk i Tomas. I co teraz mamy zrobić? O, Kasiu, ja jestem w ciąży, nie mogę się denerwować. Co tu jest grane? Mamo, bo ja jeszcze nie zerwałam z Patrykiem, a jestem z Tomasem. Jestem z Tomasem, ale on nie wie, że jestem jeszcze z Patrykiem. Kasiu, rany boskie, tak nie można robić. Zdecyduj się na jednego. I tak już jeden z nich będzie mieć złamane serce. Tak jesteś cwany? No to chodź. Chodź tutaj na solówkę, chodź. O, zaraz będziesz krzyczeć aui, aui, albo ała, ała, jak oberwiesz. Odczep się od Kasi. Nie odczepię się. Dlaczego mam się odczepić, jak jeszcze niedawno dawała mi buziaki i wyznawała miłość? Coś ty powiedział? A masz, a masz, a masz z tych kwiatów, a masz. To łap tę maseczkę, to łap tę babeczkę, a na twarz. Wypłaj się nią i zapchaj. Stop, cisza, nie krzyczcie tak, bo moja mama się denerwuje. Cicho, jak wy się zachowujecie? Kasia, ten chłopak mnie obrażał, i weź mu coś powiedz. Powiedz? No powiedz, Kasia, co tu jest grane? Jeszcze dzisiaj rano rozmawialiśmy. No, my rozmawialiśmy. Kasia się cieszyła, że jestem u was w szkole. Zrobiłem to specjalnie dla niej. Cisza! Powiedziałam cisza! Skoro oboje mnie kochacie, to teraz się uciszcie. O, ja tak cię kocham, że w ogóle się nie odezwę. O, jak trzeba, to ja nawet przez tydzień się nie odezwę specjalnie dla ciebie, Kasiu. No to teraz prawda jest taka, że ja lubię was obu. Co ja mam zrobić? Patryk, z tobą spędziłam wspaniały czas. Ale ty, Tomas, to jesteś wyjątkowym chłopakiem. Ja nie wiem, co ja mam zrobić, ale... Wybieraj jednego. Kasia, musisz podjąć tę decyzję. No właśnie. I pamiętaj o tym, ile czasu spędziliśmy razem. Pamiętaj o tym, jak było w Paryżu. Co było w Paryżu? No, cicho, chłopcy. Ja już wiem. Ja już wiem, którego wybiorę. Kasiu, my oboje cię kochamy. I zniesiemy to. Powiedz tylko jedno imię. Patryk? Czy Tomas? Oui. Powiedz. Jeśli to nie będę ja, to odejdę. Jeszcze dzisiaj się spakuję i odlecę. A jeżeli to nie będę ja, to obiecuję, że odejdę w ciszy. Ja już wiem. Ja wybieram ciebie, Tomas. A zatem ja przyjmuję to z godnością. Ja nie do końca się z tym zgadzam, Kasiu, ale obiecałem, że odejdę w ciszy, tak więc... Odchodzę stąd. Ja nie powinnam tak robić. Ty powinieneś mnie nienawidzieć, Tomas, bo ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Ty się pojawiłeś tak nagle i to uczucie wróciło. Ty przyleciałeś, a ja cały czas byłam z Patrykiem. Kasiu, ja cię kocham pomimo tego. Kasiu, uwierz, że stworzymy wspaniałą parę, a teraz wiem, że będziesz cierpiała, ale zrobię wszystko, abyś przy mnie czuła się wyjątkowa. Ja się właśnie tak czuję. Dlatego cię wybrałam, Tomas. Dlatego, że przy tobie czuję się wyjątkowa. Wi-wi, Kasiu. Wi-wi. No to jestem w szoku. Kaśka zachowała się bardzo odważnie. Ale
Koniec końców, ja nawet się wzruszyłam. Ach, to przez te hormony w ciąży. Ach, Kasia ma nowego chłopaka. Szkoda mi Patryka, ale ten Tomasz jest taki uroczy.